Sponsorem jest porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 niezwykłych nieruchomości na sprzedaż, 10 Penthouse Tour Odeon. Jeden z najdroższych obiektów apartament. Penthouse zajmuje pięć najwyższych pięter w budynku Turu Odion w Monako. Sam budynek mierzy 170 metrów. Apartament kosztuje 387 milionów dolarów. 9. Zamek w Branie, czyli Zamek Drakuli. Zamek od jakiegoś czasu szuka nowego właściciela. Sam zamek jest jednym z najpopularniejszych tego typu obiektów na świecie. Zamieszkiwał go hrabia Drakula i to właśnie ten zamek jest miejscem akcji powieści Brama Stokera. Cena to zaledwie 80 milionów dolarów, czyli jakieś 300 milionów złotych. 8 Arley Tower, najmniejszy zamyk na świecie do nabycia w miejscowości Bedley. Są w nim dwie sypialnie, pokój dzienny i wieża z tarasem. Cena to 1,5 miliona złotych. 7 Dom na Kurzej Łapce, polski akcent, gdyż nieruchomość mieści się w okolicach Siedlec. Wybudowano go w 2013 roku, jest pokryty strzechą, jest ogrzewany kominkiem, posiada łazienkę i kuchenny, działka razem z domem to koszt 500 tysięcy złotych, co przeliczając na metr kwadratowy domu, wynosi 30 tysięcy złotych za metr, co stanowi jedną z najdroższych nieruchomości w Polsce. 6 kawalerka w Hongkongu. Specyficzny jest tutaj sam Hongkong, gdzie metr kwadratowy jest najdroższy na świecie, gdyż wynosi blisko 650 tysięcy złotych za metr kwadratowy. I tak kawalerka, o której mowa, ma zaledwie 11 metrów kwadratowych, a warta jest ponad 7 milionów złotych. 5 dom na kołach. Jesteśmy w USA. Powstał tam dom który jest idealny dla osób, które lubią się przeprowadzać albo dbają o środowisko. Cena mobilnych domów wynosi przeważnie od 30 do 40 tysięcy dolarów, a wraz z pełnym wyposażeniem około 10-20 tysięcy dolarów więcej. Cztery wioska w hrabstwie Inverness w Szkocji jest do nabycia. Rezydencja osiem mniejszych domów, łąki, wzgórza, wrzosowiska i lasy. Czyli do nabycia jest cała wioska. Cena wynosi 30 milionów złotych. 3. Dom na palach. Lokalizacja Kambodża luksusowy dom w Zatoce Tajskiej, wzniesiony na palach w luksusowym kompleksie. W pobliżu na wyspie znajduje się spa, plażowe centrum jogi, centrum sportu wodnych oraz restauracja serwująca potrawy kambodżańskiej kuchni cena to 5,5 miliona złotych. 2 Oliwny Gaj. Serio firma Casosapo chce sprzedać za 2000 euro blisko 4000 m2, na których znajdują się gaje oliwne i drzewka migdałowe. Mieści się wszystko w Portugalii, a jaki jest haczyk? Nie mam pojęcia. Jeden wyspa. Chodzi tutaj dokładnie o Mor. Jest to bezludna wyspa, którą można nabyć za 11 milionów złotych. W cenie jest hodowla łososi, kilka domków przeznaczonych na wynajem dla turystów, szkoła żeglarska kawiarnia i budynek przeznaczony na urząd pocztowy. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!